Proszę Państwa, śpiewamy wprawdzie nakazaną odę do radości, ale jakoś tak na smutno, dlatego że jeszcze nie ustało radosne merdanie ogonami z powodu Anschlussu, a tu w Iraku nieznani sprawcy zabili pana Waldemara Milewicza i towarzyszącego mu operatora telewizyjnego, Algierczyka z pochodzenia, którego nazwisko, przepraszam bardzo, nie potrafię tak awista powtórzyć bez zajrzenia do jakiejś pomocy naukowej. No i charakterystyczna jest informacja, jaka przemknęła przez media w związku z tym i potem już nie została powtórzona, bo przyćmiło ją co innego, o czym zaraz powiem. Mianowicie informacja, że samochód, z którym się poruszał pan Milewicz i w ogóle on sam, od kilku dni był obserwowany. Nie wiadomo przez kogo był obserwowany, w jakim celu i tak dalej. Wiadomo było natomiast, z jakimi deklaracjami pan Milewicz pojechał do Iraku, z jakimi intencjami. Mianowicie miał pokazać prawdziwy obraz tej opozycji irackiej, która tam walczy z Amerykanami i przede wszystkim może nie tyle z Amerykanami, co z tymi Irakijczykami, co z Amerykanami współpracują. Więc kto Milewicza obserwował, w jakim celu go obserwował, czym ta obserwacja miała się zakończyć, czy ta obserwacja pozostaje w jakimś związku przyczynowym z zasadzką, w której poległ, no to niestety nie zostało wyjaśnione i obawiam się, że może nie zostać nigdy wyjaśnione. Między innymi dlatego, że opublikowanie zdjęć z nieboszczykiem Milewiczem na pierwszym planie przez redakcję Superekspresu i Rzeczypospolitej wywołało takie etyczne fikanie Rady Etyki Mediów, no i wszystkich takich znanych z kryształowej uczciwości dziennikarzy telewizyjnych, co to byli ulubieńcami kolejnych reżimów, pieszczochami nawet bym powiedział kolejnych reżimów. Nawiasem mówiąc, telewizja rządowa, podając informacje o komitetach, które zarejestrowały listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego we wszystkich okręgach wyborczych, nie wymieniła Unii Polityki Realnej, tłumacząc się tym, zresztą jak się okazało fałszywie, że otrzymała taką informację od pana sędziego Rymarza, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Oczywiście to nieprawda. Nie opublikowała telewizja tej informacji, dlatego że tak pewnie zarządziło. No, ale etyczne protesty w sprawie nieboszczyka, fotografii z nieboszczykami może publikować. Rada Etyki Mediów nawet wydała taką deklarację, że fundamenty kultury europejskiej każą nam dyskretnie podchodzić do śmierci każdego człowieka. No to pewnie dlatego w szpitalach się umierającego pacjenta obstawia parawanami, żeby nikomu tam perystaltyki świętej nie zakłócił. Proszę Państwa, ciekawa rzecz, że ci sami ludzie, którzy tak głoszą tak daleko idącą potrzebę dyskrecji wobec śmierci każdego człowieka, jednocześnie zalecają nam oglądanie pederastów. W Krakowie mianowicie odbyła się demonstracja homoseksualistów płci obojga pod hasłem "Zobaczcie nas". Zobaczcie nas właśnie jako homoseksualistów. To znaczy patrzcie, jak sobie robimy lody albo jak się smakowicie mlaszczemy w przypadku lesbijek, prawda? No, narazem mówiąc, pan Celiński, który tam brał udział w tej demonstracji, to jest, proszę Państwa, obraz straszliwego upadku, takiego ześlizgu. Pan Andrzej Celiński jeszcze niedawno asystował samemu panu profesorowi Geremkowi. Zupełnie niedawno Millerowi, no to trochę gorzej, niemniej jednak. A teraz już z lesbijkami. No po prostu upadek całkowity tego człowieka. Tak kończy każdy, który nie przestrzega kanonów przyzwoitości. Otóż, proszę Państwa, te sprzeczne jak gdyby nakazy, sprzeczne postulaty, z jednej strony nie pokazywać śmierci, z drugiej strony pokazywać homoseksualistów, lody i tak dalej,
dowodziłyby, że śmierć stała się czymś wysoce nieprzyzwoitym, natomiast nie tylko przyzwoitym, ale i zalecanym są te specyficzne, powiedzmy sobie, przejawy życia. Otóż wydaje mi się, że to jest rzeczywiście bardzo głębokie pomieszanie kanonów przyzwoitości i nic dziwnego, że znana, że tak powiem, z autorytetu moralnego, znane z autorytetu moralnego towarzystwo bardzo się w takie rzeczy angażuje. Druga taka fala, jaka przeszła w ostatnich dniach przez Polskę, to fala takich furiackich ataków młodych ludzi na policję. Widać wyraźnie, że nastąpiła jakaś zmiana pokoleniowa. Nowa generacja takich 18-latków, 20-latków wcale już policji się nie boi, bo też powiedzmy sobie szczerze, nie ma się czego bać. Tak naprawdę po zlikwidowaniu kary śmierci policjanci nic nikomu nie mogą zrobić. Nawet prawo nic nikomu zrobić nie może. Więzienia to są takie przybytki niewzbudzające lęku, bo pełno tam znajomych, a atmosfera panuje mniej więcej taka sama jak w wojsku, a nawet jak w Sejmie, bo przecież niczym specjalnym, no może szamot jest lepszy i wypić można też za darmo, prawda? A poza tym jest atmosfera taka jak pod celą, więc tu się niczym nie różni. Proszę Państwa, mało tego, 25% prawomocnie skazanych w ogóle nie zgłasza się do odbywania kary i nic się nie dzieje. W związku z tym no, widać wyraźnie, że również pod tym względem rozpad państwa polskiego jest bardzo daleko zaawansowany. Ciekawe, czy to, że takie incydenty polegające na atakowaniu policji, to takim z powodzeniem atakowaniu policji, miały miejsce i w Katowicach, i w Ełku, i w Białymstoku, i w Krakowie, i w Łodzi. Czy to jest rzecz przypadku, czy też coś nakazało, że tak powiem, robić to w taki sposób jednoczesny. Bardzo możliwe, że takim impulsem do tej jednoczesności mogła być pomyłka policjantów poznańskich, którzy zabili jednego chłopaka, a drugiego ciężko ranili, biorąc ich omyłkowo za groźnych przestępców. Ale być może, że ta pomyłka, że tej pomyłce towarzyszyły jeszcze jakieś inne intencje. W każdym razie tak czy owak, państwo, jak widzimy, mamy w fazie głębokiego regresu, głębokiego rozpadu. No i jest pytanie, czy kierownictwo naszego państwa, czy w ogóle my jako obywatele nawet będziemy w stanie się z tego upadku podźwignąć, czy nie. Proszę Państwa, Pismo Święte, jak wiadomo, wśród wielu niezwykle mądrych sentencji ma również i tę, zawiera również i tę, która mówi, że nie zawiążesz gęby wołowi młócącemu. Chodzi o to, że wół młócący no, musi sobie uszczknąć z tego zboża, które akurat młóci, trochę ponad programowy przydział paszy, jaki mu tam gospodarz wyznaczył. I że Pismo Święte powiada nie tylko, że to zabranianie wołowi uszczknięcia takiego byłoby no niestosowne, ale nawet prawdopodobnie niemożliwe do przeprowadzenia, bo koszty upilnowania wołu byłyby większe niż straty przez niego spowodowane. Ta sentencja mi przyszła do głowy, dlatego że od pewnego czasu pojawiają się w mediach takie informacje o zagadkowych porwaniach biznesmenów w Warszawie i okolicach. Scenariusz za każdym razem się powtarza, mianowicie tych porwań zagadkowych dokonują osobnicy w mundurach policyjnych, przewożą gdzieś tam tych delikwentów w ustronne miejsca, tam stosują wobec nich rozmaite naciski psychiczne i fizyczne, które mają na celu doprowadzenie do wypłacenia okupu, po czym inkasują te okupy, jak gdyby nigdy nic i rozpływają się w przestrzeni.
niedawno właśnie takiego, nie tylko cudzoziemskich biznesmenów, ale nawet i takich cudzoziemców krajowych, to znaczy takich biznesmenów, którzy mają obywatelstwa podwójne, też zaczynają dotykać takie przypadłości. Proszę Państwa, wszystko jest tutaj, wszystko się zgadza, oczywiście nie sposób zaprzeczyć temu, że tak właśnie jest. Tyle tylko, że jedna rzecz wzbudziła moje zdziwienie, ponieważ media piszą, że ci sprawcy są poprzebierani w policyjne mundury. Otóż dlaczego zaraz poprzebierani? No po prostu mogą się nie przebierać. Być może wcale nie muszą się w te mundury przebierać. Wprawdzie oczywiście chcielibyśmy, żeby policja była poza wszelkim podejrzeniem, no ale skoro już prokuratura postawiła zarzut byłemu głównemu komendantowi policji, panu Kowalczykowi, że usiłując podlizać się swojemu zwierzchnikowi politycznemu składał fałszywe zeznania, no to musimy również dopuścić inne możliwości, jako że ryba psuje się od głowy, a tutaj głowa okazała się całkiem już, znaczy nie częściowo nieświeża, tylko już nieświeża całkiem. Proszę Państwa, takie podejrzenia krążą w kuluarach rozmaitych nie od dzisiaj. Byłoby dziwne zresztą, gdyby było inaczej. No, mamy do czynienia oto z taką sytuacją, że na przykład w sprawie afery z Rywinem, która roztrząsana była na oczach całej publiczności, i wiele zagadkowych spraw się tam wykryło. Sejmowa Komisja Śledcza z powodów oczywiście politycznych przyjęła raport pani posłanki Anity Błochowiak, z którego wynikało, że to, cośmy słyszeli przed komisją, to wszystko się nie zdarzyło, że to wszystko nieprawda i tak dalej. Mało tego, wszystko wskazuje na to, że Sejm ten raport przyklepie. No, gdyby tak zrobił, to dopełniłby oczywiście miary swoich nieprawości, a okazałoby się też, że Sojusz Lewicy Demokratycznej zdolny jest do wszystkiego, nawet do zjedzenia własnego gówna jeszcze z takim apetycznym mlaskaniem. No, ale to nic innego po tej partii się nie można było spodziewać. Natomiast co do policji. No, proszę Państwa, jeśli taki przykład idzie z góry od rządzącej partii, która zresztą ma ambicje sprawowania władzy nie tylko do sierpnia, ale nawet w przyszłym roku, a nawet w kadencjach następnych, no to cóż się dziwić, że również szeregowi policjanci albo i nieszeregowi policjanci mogli sobie pomyśleć, nie bądźmy frajerami, nie będziemy przecież stać całe życie na świecy i pilnować jak banda takich sukinsynów tutaj całe państwo rozkrada, ale w takim razie my też się przyłączmy do tej spółdzielni i zacznijmy trochę myśleć o sobie. I dlatego podejrzewam, że sprawcy tych porwań biznesmenów wcale nie muszą się w żadne mundury przebierać, po prostu używają mundurów własnych i tyle, i korzystają i z metod, i z tych miejsc odosobnienia również tak już wcześniej przygotowanych. Proszę Państwa, jeszcze jedna taka okoliczność skłania mnie do takich podejrzeń, no nie ukrywam, że niepochlebnych dla tych policjantów, a skądinąd właśnie pochlebnych, dlatego że pokazuje, że nie są to jacyś frajerzy, tylko ludzie rozsądni i zapobiegliwi. Otóż w jednym przynajmniej przypadku, tym, który prasa opisywała, ci sprawcy porwania zażądali okupu i nie tylko spokojnie go zainkasowali, ale też zdaje się, że nikt im nie przeszkadzał w tym, żeby ten okup został im dostarczony i żeby oddalili się w nieznane, nie molestowani przez żadną policję, ani nawet przez tajniaków z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wygląda na to, że wszystko odbyło się, że tak powiem, z zapewnieniem elementarnych warunków bezpieczeństwa, a któż dzisiaj w sytuacji takiej czujności wzmożonej przed terrorystami i przed innymi zakłócicielami porządku publicznego, któż
mógłby takie warunki bezpieczeństwa stworzyć, jeśli nie organy powołane do pilnowania tego bezpieczeństwa i porządku. No i to, proszę Państwa, pokazuje, że akumulacja pierwotna, że tak powiem, objęła już nie tylko sfery ściśle polityczne, ale również zaczyna ogarniać sfery żandarmeryjne. No a poza tym to żyjemy oczywiście w państwie prawa.